dzisiaj podróż. Ale to bida, bo widzicie tego Jezusa? Każdy ma swojego Jezusa. Każde miasto. Let's go! But I've been working too much. Yeah. Kilka godzin drogi, zobaczymy ile nam to zajmie. Now, this is, I go back to my other page here. How our Lord leads us? Well, He leads us by Jesus Christ. And you and I have to discover, and let's discover the intimacy of our Lord in Jesus Christ, the intimacy of God. No, wychodzę właśnie z kawki po mszy w angielskiej. Wcale nie jest tak łatwo znaleźć mszę po angielsku w Hiszpanii, przynajmniej w Barcelonie i przynajmniej w internecie, z tego co wiem. Ale bardzo mi się podoba tutaj atmosfera. Są też zagraniczni ludzie, ale też no i studenci, ale też ludzie, którzy się tu przeprowadzili albo są na kilka tygodni. Mega fajnie, że też robią taką społeczność, community tutaj. No i ksiądz jest mega, no tutaj zamieszczę, czy już jest zamieszczony, jak wygląda jego podejście, a przede wszystkim co mi się podoba, że ksiądz wychodzi przed mszą, wita się z wiernymi, tutaj jeszcze całują się, buziaczki dają dwa, dos besos, na powitanie, ale taki uśmiechnięty ksiądz, widać, że oddany ludziom, wspólnocie, tak jak to powinno być, ale też z nami, którzy są pierwszy raz, witał się, pytał skąd jesteśmy, więc super sprawa. Jezu, jakie widoki, ale pięknie. I co mi się jeszcze podoba, nie tylko to, że ksiądz był autentyczny, no trochę jest starszy i tam na przykład na kazaniu pogubił sobie kartki, no i mówi Holy Spirit, please come, i się sam śmiał z siebie, więc to dodawało takiej autentyczności jemu. Ale uwielbiam mszę po angielsku, bo ten tekst jest taki prosty, taki normalny, a nie tak jak to u nas jest w Polsce, że tam mówimy coś, jakiś tekst mszy, a tak naprawdę nie rozumiemy, o co w tym chodzi. A tutaj bardzo prosto, thanks to God, a nie tam, no jakieś takie, wiecie, Bogu niech będą dzięki, a tu thanks to God, no i jakieś takie dużo rzeczy na koniec, błogosławieństwo. Idźcie z miłością do innych ludzi i uwielbiajcie Boga w codzienności i służcie Mu. Ale idźcie z miłością do Boga, no po prostu niech pokój będzie z wami. Ja wiem, że to mówimy po polsku, ale tutaj jakoś tak to dla mnie przynajmniej prosto brzmi i dociera do mojego serducha. Także piękna msza i idę dalej na zwiedzanie. Cudowna pogoda dzisiaj. Buziaki. You can go. It's... Tam byliśmy. Tibidabo. Mountain. I...
Montjuic. Jestem już po szkole dzisiaj. Miałam kryzys, muszę wam się przyznać, bo po półtorej tygodnia już jakoś to chodzenie do szkoły mnie męczy, mimo tego, że widzę bardzo duże efekty i kończę poziom A1 w tym tygodniu, przechodzę na A2. Myślę, że to jest dość szybkie tempo, ale jestem bardzo zadowolona z niego. No i idę pierwszy raz, wstyd powiedzieć, bo już wszyscy w mojej klasie byli, codziennie chodzą na tapasy, do tapas barów. A ja idę pierwszy raz skosztować słynne patatas bravas i inne tam tego typu rzeczy. Jakoś nie wiem, cały czas była, patrz jakie palmy, cały czas była okazja, żeby się napić, a nie było okazji, żeby zjeść. Poza tym przez to, że też tego glutenu unikam, no to gotowałam trochę w domu, ale dzisiaj stwierdzam, że nie, no bez przesady, tak? Także idę. I jedna myśl, wiecie? Co, czym się zachwycam, że niezależnie gdzie jesteś na świecie, to są takie stałe rzeczy, które z tobą są. A jedną z tych rzeczy jest to, kim ty jesteś, jakim jesteś. Bo poczucie humoru w każdym języku, a nawet bez żadnego języka, to jest rzecz, którą rozpoznasz wśród ludzi. I jakoś rozpoznasz też dobrego człowieka i ludzi, z którymi masz flow, nawet jak tego języka jakoś bardzo nie znasz. Bo z tymi ludźmi, z którymi wpadłam sobie w oko podczas pierwszego spaceru niedzielnego i poznawania się, trzymam się do dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze jest, nie pojechał, to trzymam się z nimi do dzisiaj. Już teraz na następnym takim niedzielnym nightwalku to już byliśmy z kumplem tam po prostu mistrzami i sami zrobiliśmy networking, zrobiliśmy grupę na WhatsAppie, żeby zintegrować tych ludzi. Więc nie wiem, mogłabym tu zostać chyba i oprowadzać i robić networkingi, żeby ludzie się poznawali, bo widzę, że już imprezują ze sobą ładnie, więc te umiejętności bierzesz na cały świat ze sobą. Ja biorę Boga jeszcze, co daje mi poczucie bliskości, pewności i tego, że mam tą najbliższą osobę ze sobą i cokolwiek się będzie działo, to jakoś ogarnę. No i też tak, swoją zaradność mam ze sobą, swoje poczucie humoru i dam radę. I myślę, że ten wyjazd na ten moment pokazuje mi, że gdziekolwiek się znajdę na świecie, to dam radę. Co gdzieś wejdę na mszę, to z lepszego... lepsze miejsca znajduję. Jak z filmu jakiegoś. Jest 9:15 wieczorem, jak na mnie to naprawdę jest pora późna. Wracam właśnie z lekcji tańca. Nareszcie dotarłam po półtorej tygodnia. Tyle się dzieje. Miałam niby chodzić tak często w
wcale to nie za bardzo mi się udaje, ale nieważne. Poznani Matias i Euche są bardzo fajni, bardzo sympatyczni, ale muszę przyznać, że nasze szkoły w Polsce niczym nie odstają pod względem poziomu nauczycieli, jakiegoś klimatu, takiej otwartości, no bo to wiem, przynajmniej ja w Krakowie mam taką szkołę Love to Dance, która jest mega pozytywna. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakość sal tanecznych, no ta szkoła jest ponoć jedną z lepszych w Barcelonie, a sale są takie, no średnie, więc dalej utrzymuję to, że poziom estetyczny w Hiszpanii często odbiega od standardów polskich. Ale wracając do baciaty, jaram się, że byłam. Nie byłam bardzo dawno, chyba z 2 lata na baciacie. I czuję znowu w sercu, żebym chciała wrócić. Zobaczymy, czy to się uda po powrocie do Polski, bo potrzebna jest regularność. Przynajmniej ja potrzebuję, żeby widzieć postęp i najchętniej indywidualne lekcje. A do tego trzeba stałego partnera, więc nie zmieniać ich co chwilę. Nie no, żartuję, ale taki jest w baciacie na zajęciach, że się zmienia cały czas tych partnerów. Jest cały czas zmiana, a nie, że tańczysz z jednym. Jakby ktoś nie wiedział, nie chodzi o moje wybory osobiste. W każdym razie cieszę się, że byłam. Nowe doświadczenie, bardzo fajne. Jak będziecie kiedyś mieli okazję, to koniecznie spróbujcie, bo Latynosi się ruszają niesamowicie. I Latynoski oczywiście. Więc może jeszcze wpadnę na kilka zajęć. Oh yeah. I want sugar. Oh, what an oil. But some chocolate to this? Oh, hey, we must. Is it just hot chocolate? Of course, hot chocolate. Okay. What? No, I don't like this. I wash my hands. Croquettes. Dobra. Możemy. I will talk in Polish, okay? Dobra, więc mamy słynne patatas bravas. Pierwszy raz jem po 1,5 tygodnia, chcę to powiedzieć. Tak naprawdę majonez, ketchup i specjalny jakiś ketchup. Nie chcę tak mówić, bo to jest ich główne danie, z którego oni się jarają, ale po prostu ziemniaki pieczone majonezem i sosem pomidorowym z pieprzem. Dobre, ale tak byś użył majonezu Hellmann's i jakby zjadł z ketchupem, też spoko. Tutaj są krokiety Iberian Ham Croquettes. Nie wieczory. W panierce, więc nie wiem. Taki ser rozpuszczony z szynką w panierce. Dobra, i mamy to jeszcze. Trying this one? I don't know what's this sauce. Beef cheek. Czyli świnka. Okay. Is this beef? Yeah? Beef? Beef. Amerykanie, okay, moi drodzy, więc to jest lamb, czyli jagnięcina z jogurtem miętowym. Bardzo mięciutka. Bardzo dobra.
powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego, co tu widzę, ile tu się dzieje. Ile tu jest postaci. Ile tu jest szczegółów, te napisy. Moi drodzy, dzisiaj stoję w kolejce, w tak jeszcze nie stałam. Zaraz miną bramki bezpieczeństwa. Wejście na mszę. Ci państwo już tam się dostali, czekają na górze w kolejce. No ale jest to wyjątkowe miejsce. Na mszę. I to nie lotnisko. Ładnie. Moi drodzy, dzisiaj udało mi się dotrzeć do Sagrady Familii i udało mi się zrobić to, co w poprzednich kościołach, gdzie trzeba było bilety, a zwłaszcza do Sagrady bilet kosztuje bodajże 23 euro. I na pewno warto iść z przewodnikiem, ale ja chciałam sprawdzić ten sposób i sprawdził się, że w soboty o 8 wieczorem i w niedzielę o 9 rano są msze tak zwane międzynarodowe. Więc o 19 byłam pod Sagradą Familią i się rzeczywiście okazało, że bocznym wejściem stoi tam kolejka ludzi. Było więcej takich, co wiedziało. Zazwyczaj to były już grupowe, zorganizowane wycieczki. Były bramki bezpieczeństwa. To jest ograniczona ilość osób, jaka może wejść, ale mi się udało wejść. Coś tam co nieco ponagrywałam, ale piękne jest to, że już myślałam, że mnie usadzą na końcu bazyliki, chyba to jest bazylika, katedry, po czym pani nagle mówi, podnosi jeszcze taką taśmę, która blokowała boczne wejście i mówi, zapraszam, no nie, no i tam prawie, że pierwsze miejsce, więc super, mówią, że siadajcie z tyłu, nie, a dadzą ci pierwsze miejsce. I więc piękna msza ze względu na to, ja myślałam, że międzynarodowa to znaczy, że będzie po angielsku, a tam były po prostu wszystkie języki świata. Nie no, żartuję, ale z 5 języków było, bo kazanie było w 5 różnych językach. Pierwsze czytanie mówiła jakaś pani po francusku, wierni, bardzo mi się podobało, że było bardzo duże zaangażowanie wiernych, więc pierwsze czytanie po francusku, drugie czytanie było po włosku, w międzyczasie był język kataloński, hiszpański, angielski, no po prostu wielorakość, że czasem już mi się wydawało w mojej głowie, że słucham hiszpańskiego, a tłumaczę sobie na angielski, ale mówię nie, to angielski jest, więc, więc ciekawe doświadczenie, ale też bardzo mi się podobało i to i na tej mszy, i na poprzednich, chyba to było w Katedral Barcelona, że siedzi murzynka, siedzi chłopczyk z jakiejś Hindus i tutaj też bardzo dużo ludzi, czyli tak bardzo międzynarodowo i tak samo przez to, że to jest takie popularne miejsce, no to byli ludzie z całego świata, ale podobało mi się, że oni byli zaangażowani w mszę. W końcu to jest celebracja całej wspólnoty, a nie tylko księdza. I z darami jak szli, to po prostu taki wielki flakon wody, taki wielki flakon wina, po prostu naprawdę sowicie. Sowite prezenty, dary.
Ale podobało mi się jeszcze to, że szafarzami byli ludzie właśnie z całego świata. Szafarzami, czyli ludźmi, którzy rozdawali komunię, ciało pańskie. I podobało mi się, że była Japonka, był jakiś młody ziomek w ogóle w wansach, była jakaś starsza pani. Widać było po twarzach, że z całego świata. To jest piękne, to jest wspólnota. Jeszcze łacina była w trakcie mszy, więc dzięki Dominikanom wiem w paru momentach mszy, co zaśpiewać. Zresztą już przez to, że teraz byłam na tych mszach, taka jestem światowa, w różnych językach, to znam te sformułowania, czy w angielskim, czy po łacinie, więc jakoś sobie radzę. Ale piękne jest to, że wszyscy wiemy, kiedy jest Ojcze Nasz, kiedy jest przeistoczenie i kiedy jest przekazanie sobie pokoju. Także to jest piękne, że możemy mówić w różnych językach, a jest jeden duch. I to było dzisiaj czuć. Bardzo piękne przeżycie, nawet się tego nie spodziewałam. Polecam, można wpaść na mszę do Sagrady Familii za darmo.